Izabela Kamińska na co dzień pracuje jako nauczyciel akademicki na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie, gdzie rozpoczęła też przewód doktorski. W grupie Azoty Police zaś jest ambasadorem marki. Zdecydowałam się wziąć udział w trzeciej edycji programu ambasadora marki Grupa Azoty, ponieważ lubię wyzwania, zawsze ciekawiło mnie, jak wygląda funkcjonowanie zakładów chemicznych w Policach, a także lubię poszerzać swoją wiedzę, a udział w programie na to pozwala poprzez m.in. kursy, szkolenia czy wycieczki po zakładach chemicznych w Policach. Pani Izabela wzięła udział w rekrutacji na ambasadora i okazała się najlepszym kandydatem. Z powodu obostrzeń związanych z epidemią musiała zrezygnować z wielu pomysłów, które chciała zrealizować, by przybliżyć spółkę środowisku studenckiemu. Niestety w związku z pandemią musiałam zrezygnować z wielu planowanych działań, m.in. organizacji wycieczek do zakładów chemicznych Police dla grup studenckich, czy organizacji spotkań z pracownikami Grupy Azoty Police na szczecińskich uczelniach. Mimo trudnej sytuacji staram się wdrażać rozwiązania zdalne, mające na celu przybliżenie środowisku akademickiemu możliwości, jakie daje Grupa Azoty Police. Przed Izabelą Kamińską funkcję ambasadora pełnił ówczesny student Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego Jakub Sakowski. Do zadań ambasadora należy promocja marki w środowisku akademickim oraz budowanie spójnego i pozytywnego wizerunku Grupy Azoty na rynku pracy. Ambasador marki pośredniczy między potencjalnymi pracownikami a pracodawcą. Wiele spółek korzysta z tej formy promocji.